Dzień dobry, szanowni państwo. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Ja się nazywam Lipka Jerzy, reprezentuję fundację Volenti Non Fit Injuria, co po łacinie znaczy chcącemu nie dzieje się krzywda. Jednocześnie jestem członkiem Unii Polityki Realnej i dzisiejsze spotkanie właśnie wspólnie organizują Unia Polityki Realnej oraz fundacja. Fundacja powstała 3 lata temu i ma na celu wspieranie zmiany ustroju na konserwatywno-liberalny, zdecydowanie państwo minimum, takie same cele jak Unia Polityki Realnej zresztą, i wspieranie wolnych mediów, czyli takich, które nie są kontrolowane przez obecną klasę polityczną. Uważam to wręcz za warunek wyswobodzenia się Polski od biurokracji, od polityków, którzy są skompromitowani, skorumpowani, tworzą kastę samą w sobie, złodziejską zresztą kastę, tak zwanych politycznych pasożytów. No i niestety mamy z tym do czynienia obecnie. Gościem naszym dzisiaj jest pan Janusz Korwin-Mikke, postać bardzo dobrze znana w całej Polsce, no chyba trochę też za granicą. I dzisiejsze spotkanie jest poświęcone właśnie takiej, to jest taki dosyć ogólny temat, do czego zmierzamy, dokąd zmierzamy, co dalej należałoby robić. Wobec tego ja głos oddam panu Januszowi Korwin-Mikke. Proszę państwa, zmierzamy, krótko mówiąc, w tym kierunku, do jakiego zmierzamy już od dość dawna. Już przed wojną wybitny myśliciel polski, jak i pan Zdziechowski, popełnił samobójstwo, oświadczając, że cywilizacja zmierza w bardzo złym kierunku i nie pomylił się specjalnie. Problem polega na tym, że cywilizacja to jest pewien zespół wartości, jest to pewne tutaj zasady, które powodują, że ta cywilizacja działa. Są różne cywilizacje oparte o bardzo różne zasady, takie czy inne, z Inków, japońska cywilizacja, chińska cywilizacja. Feliks Konieczny pisał dużo o różnych cywilizacjach. One mają dużo wspólnych cech, na przykład wszędzie jest na ogół, żeby nie kradnij, nie zabijaj, prawda? Bez powodu przynajmniej. Natomiast trwają się, jeżeli ten zespół cech cywilizacyjnych się jakoś trzyma. Z chwilą, kiedy cywilizacja przestaje dbać o zasady, które ją stworzyły, cywilizacja zaczyna się rozpadać. Otóż ta cywilizacja jest wyjątkową, znaczy w swojej historii jest to cywilizacja, która opanowała w pewnym momencie właściwie cały świat. Nasza cywilizacja opanowała Amerykę, obie Ameryki, opanowała również Chiny, w każdej chwili mogła podbić, gdyby chciała koniecznie. Opanowała Indię, opanowała właściwie całą Azję, Australię. Była to cywilizacja białego człowieka, była to niewątpliwie najsilniejsza cywilizacja w historii ludzkości. Oparta była, jak wiemy, o pewne zasady, jeszcze wywodzące się niektóre od Hammurabiego, prawda? Żydowskie wpływy tu były, chrześcijańskie przede wszystkim potężne wpływy, greckie, rzymskie. I powstała pewna unikalna cywilizacja oparta o te właśnie zasady. Mniej więcej wiadomo dokładnie, jakie te zasady były. Nie będę tutaj wymieniał, prawda, to jest trudne. Były subtelne prawda, różnice między protestantami a katolikami, powiedzmy sobie. Ale generalnie rzecz biorąc, zasady były takie, jakie były. I oto gdzieś jeszcze w XIX wieku pojawili się ludzie, którzy zaczęli negować same podstawy tej cywilizacji. XX wiek jest wiekiem pełnego odchodzenia od tych zasad. Zwolna na miejsce człowieka cywilizowanego, na miejsce człowieka z tamtej właśnie cywilizacji, naszej cywilizacji, starał się wytwarzać, no już nie homo sovieticus, była taka próba, była robiona w Związku Sowieckim, robiona na chybcika, że tak powiem, pod nachajko, natomiast metodami bardziej łagodnymi zaczął się tworzyć zupełnie nowy typ człowieka. Wybitny dysydent sowiecki, Edward Kuzniecow, skazany został na karę śmierci za próbę podwania samolotu, potem ułaskawiony, wyjechał do Izraela, Żyd. Powiedział, że socjalizm właściwie niewiele wymaga. Tu jeszcze są wolne miejsca, prosimy bardzo. Jeszcze kilka wolnych miejsc, proszę spokojnie siadać.
Socjalizm właściwie niewiele wymaga od człowieka. Wymaga tylko tego, żeby pokochał to, co normalny człowiek nienawidzi, a znienawidził to, co normalny człowiek kocha. I właściwie w socjalizmie można świetnie żyć. Otóż zasady, które dzisiaj są nam wlewane w radio, prasie, telewizji, są to zasady dokładnie odwrotne niż te, na których oparła się cywilizacja. No, nazwa tej fundacji, od tego zacznę, prawda, brzmi Volenti non vit in iuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Oczywiście ta zasada jest zanegowana na każdym kroku. Czy my się chcemy ubezpieczyć, czy nie? Kolega Wielkiewicz, właśnie czytałem jego ostatni blog, przypomniał taką słynną historię, kiedy nas zaprosiła fundacja imienia Eberta, niemiecka fundacja, i miała być dyskusja na temat tego, jak wygląda liberalizm. No i ja i kolega Wielkiewicz byli po jednej stronie, a na drugą zaprosili przedstawicieli Unii Demokratycznej, potem Wolności, potem czegoś tam jeszcze, teraz Partii Demokratycznej. No i jak wygląda ten liberalizm? No i po długich dyskusjach ustaliliśmy, że to ma być takie, że wolno robić wszystko, co nie szkodzi komu innemu. Na co ja spytałem, czy w takim razie mogę się nie ubezpieczyć pod przymusem. Powiedzieli, że no właściwie to tak, no ale to tak robić nie można niestety. No i tuśmy skończyli dyskusję, prawda, bo ten liberalizm, z którym się muszę ubezpieczyć, czy chcę, czy nie chcę, prawda, jest bardzo dziwnym typem liberalizmu, takim postępowym liberalizmem, powiedziałbym bardzo. No i tak to wygląda na każdym kroku. Czy ja jadąc samochodem się muszę zapiąć pasami dla mojego dobra, no to jest to oczywiście klasyczne zanegowanie zasady volenti non vit in iuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. No i tak jest na każdym kroku. Są całe specjalne przepisy, które chronią przedsiębiorcę, żeby błędu nie zrobił, prawda? Konsument jest chroniony przed kupieniem niewłaściwej żywności. Na przykład coraz trudniej jest kupić dżem słodki, bo są dżemy głównie nisko słodzone. Takie zalecenie idzie z góry. Prawda? Na szczęście nasze kobiety jeszcze umieją robić dżemy wysoko słodzone w domu, więc jeszcze jakoś da się to zjeść, prawda? Także mleko zsiadłe, ja ostrzegałem, że Anschluss do Wspólnoty Europejskiej spowoduje, że już nie będzie można sobie zrobić mleka zsiadłego, bo to jest mleko zepsute, jak wiadomo powszechnie. Człowiek bierze jakieś mleko, prawda, kasulki nasiusiają i tak dalej, więc jest tylko jedynie słuszne mleko dostępne, już zsiadłe sprzedawane, prawda, zdrowe mleko takie. Człowiek nie może sobie kupić mleka i nastawić na siadło, bo jest pasteryzowane i niepasteryzowanego nie wolno sprzedawać. Po prostu dbają o nas, żebyśmy nie wypili prawie zepsutego mleka. Siły przybywało, by złodziei ubywało, dzieci zdrowo rosły.